Dzień dobry Państwu. Otwieram pierwszą sesję kadencji 2024-2029 Rady Miejskiej w Bobolicach. Informuję Państwa, że zgodnie z artykułem 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej Rady do czasu wyboru przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. To w naszym przypadku zaszczyt ten przypadł mnie. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby obrady przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych na sesji jest 15 radnych, co stanowi 100% ustawowego składu Rady. W związku z powyższym obrady są prawomocne. W imieniu radnych Rady Miejskiej witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady. Witam serdecznie pana Marka Golasa, burmistrza elekta. Sekretarza pana Krzysztofa Dziadula. Radnych Rady Powiatu mamy pana Andrzeja Kaczanowicza. Witam panią Anitę Jasińską, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobolicach. Sołtysów gminy Bobolice. Dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Witam pracowników urzędu. I wszystkie osoby przybyłe na dzisiejsze obrady. A także wszystkie osoby, które oglądają sesję online. Wysoka Rado, przedstawiam porządek obrad ustalony postanowieniem komisarza wyborczego w Koszalinie z dnia 23 kwietnia 2024. Pierwszy punkt. Otwarcie sesji. Drugi punkt. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Trzecie. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Czwarty punkt. Złożenie ślubowania nowo wybranego burmistrza. I piąty punkt. Zakończenie obrad. Obecnie przystępujemy do punktu drugiego, czyli ślubowania przez nowo wybranych radnych. Przed złożeniem ślubowania radnych proszę panią Anitę Jasińską, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobolicach, o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze radnego. Proszę pani Anito. Szanowni Państwo Radni, w tegorocznych wyborach samorządowych 7 kwietnia mieszkańcy naszej społeczności lokalnej oddali losy miasta i gminy Bobolice w Wasze ręce. W imieniu własnym oraz członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobolicach pragnę pogratulować Państwu wygranej. Życzę, abyście Państwo w spokoju, z rozwagą, w zgodzie podejmowali trafne decyzje, które będą miały wpływ na losy i rozwój naszej gminy. Życzę powodzenia. A teraz przystąpię do wręczenia zaświadczeń dla wybranych radnych. Na podstawie artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy Miejska Komisja Wyborcza w Bobolicach stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 7 kwietnia, pan Adamus Piotr wybrany został radnym gminy Bobolice. Panie Piotrze, zapraszam. Pozwólcie Państwo, że nie będę już czytała aktów prawnych. Zapraszam do siebie radnego Badzińskiego, pana Badzińskiego Sebastiana. Zapraszam do siebie radnego pana Bączkowskiego Jarosława.
zapraszam radnego pana Bednarczyka Ireneusza. Zapraszam radnego pana Bieleckiego Ireneusza. Zapraszam radnego pana Kaczmarka Rafała. Zapraszam radnego pana Karwowskiego Huberta. Zapraszam radnego pana Kosińskiego Grzegorza. Zapraszam radną panią Kurbiewską Agnieszkę. Zapraszam radnego pana Oleksiaka Zbigniewa. Zapraszam radnego pana Pawlika Sebastiana. Zapraszam radną panią Skibę Agnieszkę. Zapraszam radnego pana Surówkę Jarosława. Zapraszam radną panią Terlecką Justynę. Gratuluję. I zapraszam radnego pana Tomczaka Artura. Dziękuję bardzo. Zgodnie z artykułem 23 a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu zobowiązany jest złożyć ślubowanie. Wysoka Rado, obecnie przystąpimy do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Proszę najmłodszego wiekiem radnego, pana Jarosława Surówkę, o odczytanie listy radnych Rady Miejskiej, a następnie każdego wyczytanego radnego proszę o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem ślubuję. Informuję, że do słowa ślubuję można dodać tak mi dopomóż Bóg. Radny ślubujący podnosi prawą dłoń do ślubowania. Odczytam rotę ślubowania. Proszę o powstanie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców. I to by było tyle. Dziękuję. Pan Adamus Piotr. Pan Badziński Sebastian. Pan Bączkowski Jarosław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Bednarczyk Ireneusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Bielecki Ireneusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Kaczmarek Rafał.
Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Karwowski Hubert. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Kosiński Grzegorz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Kurpiewska Agnieszka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Oleksiak Zbigniew. Ślubuję. Pan Pawlik Sebastian. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Skiba Agnieszka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Terlecka Justyna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Tomczak Artur. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Surówka Jarosław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Gratuluję radnym i stwierdzam, że wszyscy radni złożyli ślubowanie i objęli mandat radnego 9 kadencji Rady Miejskiej w Bobolicach. Kolejnym punktem obrad jest wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Przystępujemy do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragraf 20 ustęp 1 statusu gminy Bobolice. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, uwzględniając większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Przystępujemy do wyboru komisji skrutacyjnej. Proponuję przystąpić do powołania trzyosobowej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Przypominam, że osoby kandydujące na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłaszanie radnych do pracy w komisji skrutacyjnej. Proszę. Zgłaszam Justynę Torlecką. Czy wyraża Pani zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Proszę. Czy Pan Radny wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Ja zgłaszam Huberta Karwowskiego. Czy Pan Hubert Karwowski wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do zaproponowanego składu komisji skrutacyjnej? Jeśli nie, to stwierdzam, że Rada Miejska powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Wobec tego proszę o zgłaszanie kandydatów na wybór przewodniczącego Rady. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zadawał pytanie o taką zgodę. Zgłaszam kandydaturę Wielkoła Boczkowskiego na przewodniczącego Rady. Dziękuję. Czy są jeszcze inne kandydatury? I czy pan Jarosław Bączkowski wyraża zgodę oczywiście? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy są jeszcze inne kandydatury? Jeżeli nie, to zamykam listę kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej. Ogłaszam 10-minutową przerwę na ukonstytuowanie się i wybór przewodniczącego komisji oraz przygotowanie przez komisję skrutacyjną kart do głosowania. Dziękuję. Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania radnym. Informuję, że sposób głosowania znajduje się na karcie do głosowania. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wywołanie członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwiska radnego, który w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do urny kartę do głosowania. Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przystąpienie do pracy. Спасибо.
Także dziękuję bardzo. Proszę komisję skrutacyjną o obliczenie wyników wyborów i sporządzenie protokołu. Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyborów przewodniczącego Rady Miejskiej. Protokół komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna powołana na sesji Rady Miejskiej w Bobolicach w dniu 6 maja 2024 roku do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Justyna Terlecka, członek komisji skrutacyjnej radny Ireneusz Bednarczyk, członek komisji skrutacyjnej radny Hubert Karwowski. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej 15, obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach zgłoszono kandydaturę radnego Jarosława Bączkowskiego. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady wynosi 8. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 15, liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru 0, liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata 15, liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Jarosław Bączkowski uzyskał minimalną ilość określoną w punkcie trzecim i został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły następujące okoliczności, które nie mogły mieć wpływu na ważność głosowania. Nie było. Na tym protokół zakończony i podpisano. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Justyna Terlecka, członek komisji skrutacyjnej Ireneusz Bednarczyk i członek komisji skrutacyjnej Hubert Karwowski. Uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 6 maja 2024 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragraf 20 ustęp 1 i 2 statutu gminy Bobolice uchwala się co następuje. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdza się wybór radnego Jarosława Bączkowskiego na przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są zastrzeżenia co do treści uchwały? Jeżeli nie, to uchwała stanowi załącznik do protokołu. Dziękuję. Gratuluję wybranemu przewodniczącemu Rady Miejskiej panu Jarosławowi Bączkowskiemu i życzę owocnej pracy. Wysoka Rado, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku proszę wybranego przewodniczącego Rady Miejskiej o dalsze prowadzenie obrad i zajęcia miejsca przy stole prezydialnym. Jednocześnie przekazuję insygnia władzy. Zapraszam. Dziękuję za wybór.
Obiecuję, że będę starał się prowadzić obrady w sposób koleżeński, z poszanowaniem przepisów i każdego radnego, mając na celu dobro gminy i całego naszego społeczeństwa. Przystępujemy do kolejnego punktu obrad, którym jest wybór wiceprzewodniczącego. Zgodnie z artykułem 19 ust. 1 o samorządzie gminnym i paragrafu 20 ust. 1 statutu gminy Bobolice, Rada Miejska na pierwszej sesji wybiera ze swojego grona jednego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Proszę o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zadawał pytanie o taką zgodę. Chciałbym zgłosić kandydata pana radnego Zbigniewa Oleksiaka. Czy radny Zbigniew Oleksiak wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Czy są jeszcze inne kandydatury? Jeśli nie, to zamykam listę kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Ogłaszam 10-minutową przerwę na przygotowanie przez komisję skrutacyjną, 5-minutową przerwę na przygotowanie przez komisję skrutacyjną kart do głosowania. Już teraz witam po przerwie. Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania. Informuję, że sposób głosowania znajduje się na karcie do głosowania. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyłonienie przez członka komisji skrutacyjnej i w obecności komisji wrzucenie karty do głosowania do urny. Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przystąpienie do pracy. Irku? Dziękuję bardzo. Proszę komisję skrutacyjną o obliczenie wyników wyborów i sporządzenie protokołu. Proszę Pani Przewodnicząca. Protokół Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna powołana na sesji Rady Miejskiej w Bobolicach w dniu 6 maja 2024 roku do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach. Komisja Skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Komisji Radna Justyna Terlecka, członek Komisji Radny Ireneusz Bednarczyk, członek Komisji Radny Hubert Karwowski. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej 15, obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach zgłoszono kandydaturę radnego Zbigniewa Oleksiaka. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru zastępcy przewodniczącego Rady wynosi 8. Liczba radnych, którym wydano kart do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru 0. Liczba głosów za
ważnie oddanych za wyborem kandydata 15, liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Zbigniew Oleksiak uzyskał minimalną ilość określoną w punkcie trzecim i został wybrany na zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły następujące okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania, nie było. Na tym protokół zakończono i podpisano przewodnicząca komisji skrutacyjnej Justyna Terlecka, członek komisji skrutacyjnej Ireneusz Urbednarczyk, członek komisji skrutacyjnej Hubert Karwowski. Przedstawiam treść podjętej w głosowaniu tajnym uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 20 ust. 1 i 2 statutu gminy Bobolice uchwala się, co następuje. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdza się wybór radnego Zbigniewa Oleksiaka na zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję, gratuluję wybranemu wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Bobolicach. Życzę owocnej pracy i zapraszam o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym. Kolejny jakże ważny punkt porządku obrad to złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza. Czekaliśmy na ten moment. Proszę panią Anitę Jasińską, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej, o wręczenie zaświadczenia o wyborze burmistrza. Szanowny panie burmistrzu elekcie, gratuluję wyboru na stanowisko burmistrza Bobolic i życzę satysfakcji spełnienia tej funkcji. Życzę również dobrych relacji z Radą Miejską, życzliwości i szacunku ze strony społeczeństwa naszej gminy Bobolice. Jeszcze raz życzę powodzenia i gratuluję. Dziękuję bardzo. Zaświadczenie. Na podstawie artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy Miejska Komisja Wyborcza w Bobolicach stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 7 kwietnia 2024 roku, pan Marek Golas wybrany został burmistrzem Bobolic. Dziękuję. Zgodnie z artykułem 29a ustawy o samorządzie gminnym proszę pana Marka Golasa o złożenie ślubowania. Wszystkich państwa proszę o powstanie. Obejmując urząd burmistrza Bobolic uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawował będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Panie Marku, proszę pozostać. W imieniu własnym i radnych Rady Miejskiej składam ci, Marku, serdeczne gratulacje z wyboru na tak zaszczytny urząd. Życzę dużo zdrowia, otwartości, a przede wszystkim satysfakcji z wypełniania swoich bardzo odpowiedzialnych obowiązków. Wspólnie, jako Rada i Burmistrz, będziemy starali się dążyć do dalszego rozwoju miasta i gminy Bobolice. Proszę o zabranie głosu pana Burmistrza Bobolic, Marka Golasa. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Sołtysi, zaproszeni goście, pracownicy urzędu, mieszkańcy miasta i gminy Bobolice. Z woli wyborców przyszło mi objąć Urząd Burmistrza Bobolic. To jest dla mnie wielki zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność. Dziękuję za oddanie na mnie ponad 2100 głosów w wyborach i obiecuję, że zrobię wszystko, by nie zawieść danego mi zaufania. Dziękuję swojej rodzinie, przyjaciołom, znajomym za wsparcie podczas kampanii wyborczej. Dziękuję pani burmistrz Mieczysławie Brzozie za wieloletnią pracę na rzecz naszej gminy. Przede mną 5 lat wytężonej pracy, ale liczę na pomoc przede wszystkim radnych i to nie tylko tych z mojego komitetu wyborczego, ale też z komitetu mojej konkurentki pani Beaty Sępowowicz. Będę wszystkich traktował z należytym szacunkiem i wsłuchiwał się w ich pomysły, sugestie. Będę gotowy na współpracę. Będę burmistrzem wszystkich mieszkańców, bez względu na poglądy czy sympatie. Postaram się przekonać do siebie jeszcze tych nieprzekonanych. Na swojego zastępcę powołam panią Renatę Kowalską, która ma duże doświadczenie w pracy zespołowej, byłą dyrektorkę szkoły w Bobolicach. Wspólnie z nią i przy pomocy pracowników urzędu, sołtysów, kierowników i dyrektorów podległych jednostek samorządowych zadbamy o to, aby zostały zrealizowane cele stawiane samorządowi i wykonany został nasz program wyborczy. Jako wieloletni sołtys i radny mam wiele pomysłów, by uczynić urząd bardziej przyjemnym dla mieszkańców, by żyło nam się wygodniej i przyjemniej. Będę się starał być bliżej ludzkich spraw, problemów. Będę pomagał, nie przeszkadzał. Będę kontynuował to, co dobre, wyeliminuję to, co ludziom przeszkadzało i utrudniało im życie. Będę współpracował z przedsiębiorcami, którzy mają wielki wkład w rozwój naszej gminy. Szanowni Państwo, dziękując raz jeszcze za zaufanie i poparcie, proszę Was o pomoc i aktywne uczestnictwo w życiu naszej gminy. Jeśli tak się stanie, to za 5 lat będziemy dumni z tego, co udało nam się zrobić. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, proszę o pozostanie. Teraz ten moment, w którym będziemy mogli złożyć kwiaty, gratulacje nowo wybranemu burmistrzowi. Na początku kwiaty złożymy od Rady, tutaj my, a następnie dyrektorzy. Proszę, proszę o podchodzenie. Coś z tamtej strony przyjdzie? Nie. Gratulacje.
Szanowni Państwo, ogłaszam 10 minut przerwy, żeby nasz nowo wybrany burmistrz odpoczął, odetchnął troszkę. To jest przerwa, jak ktoś z Państwa będzie chciał opuścić nasze obrady, to już jest ten właśnie moment.
Po przerwie przechodzimy do kolejnego punktu, czyli projekty uchwał. Witam po przerwie. Wznawiam obrady i proponuję rozszerzyć dzisiejszy porządek obrad o punkt 4a, czyli podjęcie uchwał. Odczytam Państwu nazwy proponowanych projektów uchwał, które należy wprowadzić do porządku obrad. Są to uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobolicach, wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobolicach, powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bobolicach, powołania Komisji do Spraw Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bobolicach, powołania Komisji do Spraw Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezrobocia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Bobolicach, powołania Komisji do Spraw Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Bobolicach, powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Bobolicach. Czy są inne propozycje do porządku obrad? Jeśli nie, to poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad wyżej wymienionych projektów uchwał. Głosowanie przez pilot nie działa, więc będziemy głosować ręcznie. Proszę o listę obecności. Będę czytał i każdy będzie głosował. Tak jak to tradycyjnie było, Państwo oglądali 5 lat temu. Też pierwsze głosowania były właśnie odbywały się w sposób ręczny. Adamus Piotr. Jestem za. Badziński Sebastian. Jestem za. Bączkowski Jarosław. Jestem za. Bednarczyk Ireneusz. Jestem za. Bielecki Ireneusz. Jestem za. Kaczmarek Rafał. Jestem za. Karwowski Hubert. Jestem za. Kosiński Grzegorz. Jestem za. Kurpiewska Agnieszka. Jestem za. Oleksiak Zbigniew. Jestem za. Pawlik Sebastian. Jestem za. Skiba Agnieszka. Jestem za. Surówka Jarosław. Terlecka Justyna. Jestem za. I Tomczak Artur. Jestem za. Cały dzień dzisiaj, tak? W ten sposób? Dobrze. Stwierdzam, że do porządku obrad jednogłośnie wprowadzono wyżej wymienione projekty uchwał, które otrzymają kolejne oznaczenia jako numer od 1 do 7. Przechodzimy teraz do podjęcia tych uchwał. Pierwsza jest to powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobolicach. Zgodnie z artykułem 18a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragraf 18 i 19 ustęp 3 statutu gminy Bobolice Rada Miejska ze swojego grona powołuje komisję w składach nie więcej niż 5-osobowych, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Uprzejmie informuję, że radny wchodzi w skład przynajmniej jednej komisji stałej, lecz nie więcej niż w skład 3 komisji stałych. Natomiast przewodniczący rady przedstawia propozycje składów osobowych poszczególnych komisji po konsultacjach z radnymi. Konsultacje takie odbyły się w dniu 25 kwietnia tutaj w urzędzie z wszystkimi radnymi. Komisje wybierane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Powołanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawiam kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Pani radna Justyna Terlecka, pan radny Ireneusz Bednarczyk, pan radny Ireneusz Bielecki, pani radna Agnieszka Skiba i pan radny Hubert Karwowski. Nie pytam, czy wyrażają Państwo zgodę, bo pytaliśmy na tym posiedzeniu wspólnym, na którym Państwo zadeklarowali udział w tych komisjach. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobolicach. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać projekt, przedstawię Państwu, a następnie będziemy nad nim głosować. W sprawie powołania uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobolicach na podstawie artykułu 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym i paragraf 18 punkt 1 i paragraf 19 ustęp 1 i 2 statutu gminy Bobolice. Uchwala się, co następuje. Powołuje się stałą komisję rewizyjną w składzie, w którym tutaj przed chwilą Państwu powiedziałem. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Taki jest projekt uchwały i przejdziemy teraz do głosowania. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Ma jakieś uwagi do projektu uchwały?
Jeśli nie, to poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Głosujemy za pomocą pilotów. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby jeszcze nie głosowały. Jedna. Zbyszek, nie głosowałeś. Już jest. Za daleko leży, tak. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym porządkiem obrad jest wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobolicach. Proszę Komisję Rewizyjną o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Proszę, pan radny Hubert Karwowski. Pani Justyna Tarlecka. Czy są inne kandydatury? Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Projekt uchwały państwo widzieli, nie będę go odczytywał, był wysłany w materiałach. Jeśli nie, to poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem porządku obrad jest powołanie Komisji do spraw skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bobolicach. Przedstawiam kandydatów na członków Komisji do spraw skarg, wniosków i petycji. Pan Sebastian Pawlik, pan Jarosław Surówka, pan Sebastian Badziński, pan Rafał Kaczmarek i pan Piotr Adamus. Również projekt uchwały został państwu przesłany mailowo. Nie wiem, panie sekretarzu, czy trzeba go odczytywać, czy nie. Radni się z nim zapoznali. Projekt uchwały na temat powołania komisji. Należy przeczytać. W związku z tym, że należy, to przeczytam również do poprzedniego punktu powołanie, wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, bo też jak gdyby nie przeczytałem. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2024 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobolicach. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Stwierdza się, że przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobolicach została wybrana radna Justyna Terlecka. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To do poprzedniego głosowania. Teraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Projekt uchwały. Uchwała numer Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji do spraw skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bobolicach. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Powołuje się stałą Komisję do spraw skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bobolicach w składzie Sebastian Pawlik, Jarosław Surówka, Sebastian Badziński, Rafał Kaczmarek i Piotr Adamus. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przejdziemy do głosowania nad Komisją Skarg, Wniosków i Petycji. Jeszcze raz zapytam, czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi? Jeśli nie, to poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem porządku obrad, czwartym, powołanie Komisji do spraw Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bobolicach. Przedstawiam kandydatów na członków Komisji do spraw Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bobolicach. Grzegorz Kosiński, Sebastian Badziński, Piotr Adamus, Sebastian Pawlik, Agnieszka Kurpiewska. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bobolicach. Uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bobolicach. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Powołuje się stałą Komisję do spraw Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bobolicach w składzie Grzegorz Kosiński, Sebastian Badziński, Piotr Adamus, Sebastian Pawlik i Agnieszka Kurpiewska. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej i uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem porządku obrad jest powołanie Komisji do Spraw Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezrobocia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Bobolicach. Przedstawiam kandydatów na członków Komisji do Spraw Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezrobocia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Bobolicach. Pan Hubert Karwowski, pan Piotr Adamus, pan Artur Tomczak, pani Agnieszka Kurpiewska i pani Justyna Terlecka. Wobec tego przedstawiam projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do Spraw Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezrobocia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Bobolicach. Uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji do Spraw Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezrobocia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Bobolicach. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Powołuje się Stałą Komisję do Spraw Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezrobocia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w składzie: Hubert Karwowski, Piotr Adamus, Artur Tomczak, Agnieszka Kurpiewska, Justyna Terlecka. Wykonanie powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Chciał zabrać głos? Jeśli nie, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem jest powołanie Komisji do Spraw Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Bobolicach. Przedstawiam kandydatów na członków Komisji do Spraw Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Pan Rafał Kaczmarek, pani Agnieszka Skiba, pan Ireneusz Bielecki, pani Agnieszka Kurpiewska i pan Sebastian Pawlik. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do Spraw Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Bobolicach. Uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji do Spraw Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Bobolicach. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Powołuje się Stałą Komisję do Spraw Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w składzie: Rafał Kaczmarek, Agnieszka Skiba, Ireneusz Bielecki, Agnieszka Kurpiewska i Sebastian Pawlik. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Powołanie Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Bobolicach. Przedstawiam kandydatów na członków Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju. Pan Artur Tomczak, pan Ireneusz Bielecki, pan Grzegorz Kosiński, pan Jarosław Surówka i pan Ireneusz Bednarczyk. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Bobolicach. Uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Bobolicach. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Powołuje się Stałą Komisję Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w składzie: Artur Tomczak, Ireneusz Bielecki, Grzegorz Kosiński, Jarosław Surówka i Ireneusz Bednarczyk. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przebrnęliśmy przez tą pierwszą sesję nowej kadencji. Ostatnim punktem porządku obrad jest zakończenie obrad. Dziękuję Państwu za obecność. Proszę o zabranie głosu panią Ingę Lewicką.
Proszę. Przewodniczący powołanych komisji zostaną, jak gdyby ukonstytuują się na pierwszym swoim posiedzeniu. Pierwsze swoje posiedzenie mamy 9 maja. Będzie to komisja wspólna, też projekt uchwał przed sesją. Sesja planowana jest na 16 maja na godzinę 12. Komisja 9 maja jest na godzinę 15.30. Komisje i sesje są jak gdyby otwarte dla wszystkich, więc często Państwo pytacie, czy ja mogę być na sesji, czy nie. Tu zwracam się również do mieszkańców. Sesje i komisje są jawne, więc jak ktoś ma życzenie, ma ochotę, wszystkich serdecznie zapraszam. Twórzmy tą naszą demokrację boboliską. Jak ktoś chce, to zapraszam na komisję i na sesję, można przyjść. Czy do mnie można przyjść, czy do nowo wybranego burmistrza również można przyjść. Także zapraszamy serdecznie. Będziemy starali się wprowadzić inną jakość w relacjach z mieszkańcami naszej gminy. Więc wtedy 9 będzie już wiadomo, kto jest tym przewodniczącym komisji. No i dzisiaj poznaliśmy przewodniczącego komisji rewizyjnej. Pani radna Justyna Terlecka jest przewodniczącą komisji rewizyjnej, bo statut nasz mówi, że na pierwszej sesji jak gdyby ten przewodniczący powinien być wybrany. Jeszcze jedna taka mała uwaga. Też statut mówi, że pani burmistrz ustępująca na pierwszej sesji powinna złożyć jak gdyby sprawozdanie swojej działalności. Ustaliliśmy, że ostatnia sesja pożegnalna to była ta sesja, na której pani burmistrz złożyła swoje sprawozdanie z działalności, więc tutaj już nie chcieliśmy tego porządku wprowadzać, bo powinna, to też powinna, znaczy to też, że nie ma takiego przymusu. Jeszcze jedną tutaj prośbę do sołtysów mam. Szanowni sołtysi, zawsze na sesji będzie trybuna sołecka i tutaj jak gdyby głos będziecie dostawać nieograniczony, tak jak to było. Nie musicie wpisywać się w trybunę obywatelską. Trybuna obywatelska to kieruje się tymi swoimi prawami, że przed sesją trzeba się wpisać, przed rozpoczęciem sesji i później, żeby zabrać głos. Sołtys jak gdyby z racji tego, że jest sołtysem, ma swoją trybunę sołecką i tutaj może zabierać głos, nie musi się wpisywać, po prostu podnosi rękę i zabiera głos, nie? W tamtej kadencji było tak pod koniec, że sołtys wpisywał się do trybuny obywatelskiej. No też jest obywatelem, też ma do tego prawo, no tylko po co, jak może w trybunie sołeckiej pytać, ile wlezie. No dobrze, to tak tyle z tych informacyjnych rzeczy. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Zamykam pierwszą sesję Rady Miejskiej w Bobolicach 9 kadencji. Kolejna sesja 16 maja, czyli już niedługo. Do zobaczenia.